W naszej podróży po kolejnych epokach historii Kościoła dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się na naszym kraju. Do tej pory mówiłem o Italii, o Francji. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się naszemu miastu, Warszawie, które także, które także wielokrotnie musiało borykać się z epidemiami i zarazami. Szczególne epidemie, szczególnie dotkliwe, miały miejsce w XVII wieku. Nasz kraj, jak wiemy, był już i tak mocno dotknięty przez wojnę, szczególnie przez potop szwedzki, który zakończył się w 1660 roku. Ale już dwa lata po pokoju w Oliwie, kończącym tę wojnę ze Szwecją, w Warszawie rozpętała się ogromna zaraza zaraza, która dotknęła nie tylko nasze miasto, ale również Mazowsze i inne regiony Polski. W Płocku podczas tej zarazy zginęło 1400 osób. Mamy również wstrząsające świadectwa z Warszawy, ludzi, którzy w panice, w przerażeniu dobijali chorych. Mamy m.in. relacje jednego z magistratów warszawskich, mówiących o tym, że niektórzy mieszkańcy naszego miasta brali skobole, czyli te elementy skrzyni, które są metalowe. Takie zamki do skrzyni, i nimi dobijali osoby chore, po to tylko, żeby nie rozsiewały dalej zakażenia. Otóż właśnie wtedy, kiedy ta zaraza dotykała nasze miasto, władze miejskie podjęły decyzję, aby powierzyć naszą stolicę opiece Matki Bożej Łaskawej. Otóż wtedy w kościele który dzisiaj jest katedrą polową na ulicy Długiej, kościele, nad którym opiekę duszpasterską sprawowali ojcowi piarzy, czczony był, zresztą już jeszcze wtedy od niedawna, wizerunek Matki Bożej Łaskawej. Ten wizerunek został zamówiony przez jednego z ojców pijarów. Była to kopia wizerunku właśnie Matki Bożej Łaskawej z włoskiej miejscowości Faenza, znajdująca się w dotkniętym także dzisiaj przez epidemię regionie Emilia-Romania. Faence zresztą powinniśmy kojarzyć, dlatego że od tego słowa pochodzi polskie słowo fajans. Faenza bowiem słynie we, we Włoszech z ceramiki, niekoniecznie ładnej i dlatego słowo fajans jest dzisiaj w naszym języku polskim synonimem czegoś bezwartościowego, może trochę kiczowatego. Pośród... Tych warsztatów, gdzie produkowana jest właśnie fajansowa ceramika, wznosi się katedra. Słynąca także z tego, że jest tam pochowany jeden z najważniejszych reformatorów XI-wiecznego XI kościoła, święty Piotr Damiani. I właśnie blisko kaplicy, gdzie znajdują się jego doczesne szczątki, jest obraz Matki Bożej Łaskawej. Niestety, kiedy Odwiedza się tę katedrę, nie widać całości tego wizerunku, tylko twarz Matki Bożej. Odsłaniany jest on tylko w dniu liturgicznego wspomnienia Matki Bożej łaskawej, i wtedy widać, że Maryja trzyma w ręku strzały, które są złamane. Jest to symbol strzałów, strzał gniewu Bożego. Może nam się wydać to dziwne ze strony teologicznej: jak to? Maryja ratuje nas przed gniewem Boga? Maryja musi nas ratować przed Bogiem? Ale kiedy przyjrzymy się dokładnie tej myśli, ma ona w sobie dużo biblijnej intuicji. Pamiętamy chociażby scenę z Księgi Wyjścia, kiedy to Pan Bóg rozgniewany na Izraela chce go karać, i wtedy Mojżesz powstrzymuje karzącą rękę gniewu Bożego i wstawia się za ludem, który nie docenia przecież także Jego. Zatem idea wstawiennictwa, idea proszenia Boga o to, aby uśmierzył swój gniew, jest obecna także w Starym Testamencie. Nie ma zatem nic w wizerunku Matki Bożej łaskawej, co byłoby sprzeczne z tradycją Kościoła. I właśnie w Polsce, w Warszawie, ten wizerunek wygląda bardzo podobnie widzimy na nim Maryję, która w ręku ma połamane strzały gniewu Bożego. Wizerunek ten został sprowadzony uroczyście do Polski, a papież inocenty X, Doria Pamfili, jeden z najpotężniejszych papieży drugiej połowy XVII wieku, ten, który Berniniemu nakazał odnowienie Piazza Navona, nadał przywilej odpusty i ustanowił święto ku czci Matki, Matki Bożej Łaskawej, zresztą święto, które do dzisiaj obchodzimy w drugą niedzielę maja. Właśnie ten wizerunek Matki Bożej Łaskawej został niesiony w uroczystej procesji po murach naszego miasta. Jak wierzą mieszkańcy Warszawy, to właśnie wstawiennictwo Matki Bożej uratowało nasze miasto. Wiemy dzisiaj, że ten wizerunek, który znajduje się nie już w katedrze polowej, ale w kościele Ojców Jezuitów na Starym Mieście, że ten wizerunek przedstawia dzisiaj patronkę Warszawy. Ale pomysł ogłoszenia Maryi Łaskawej patronką Warszawy to dopiero nasz, nasze czasy. Rodzi się on pod koniec lat 60. Oczywiście jest to inicjatywa ówczesnego kardynała, arcybiskupa Warszawy Stefana Wyszyńskiego, na którego beatyfikacji się przygotowujemy. To właśnie on wychodzi z inicjatywą, aby Maryję Matkę Bożą Łaskawą ogłosić patronką miasta i uzyskuje zgodę papieską od tego momentu 1973 od tej decyzji którą podjął święty Paweł VI my jako mieszkańcy stolicy właśnie zwracamy się do Matki Bożej łaskawej aby ratowała nasze miasto Myślę, że piękna jest inicjatywa biskupów naszej diecezji i w ogóle środowisk katolickich w naszym mieście, aby właśnie Maryi, Matce Bożej Łaskawej, zawierzać tę trudną sytuację, w której się znajdujemy. Zwłaszcza, że jak dobrze wiemy, nasze miasto jest jednym z najbardziej dotkniętych w Polsce koronawirusem. Maryja, która jest salus populi romani, czyli uzdrowieniem, zbawieniem ludu rzymskiego, a może nawet salus populi christiani, czyli uzdrowieniem ludu chrześcijańskiego, dla nas ma oblicze Matki Bożej łaskawej. Oby i nam wszystkim w tych trudnych dla nas chwilach okaza okazała swoje łaskawe oblicze.